Przechodzimy teraz do ćwiczeń stawu kolanowego. Ćwiczenie będzie polegało na samowspomaganiu zgięciu w stawach kolanowych. Pozycja wyjściowa: leżymy na brzuchu, czoło oparte na rączkach. Następnie nogę, którą będziemy ćwiczyć, zakładamy na nogę zdrową. Tak, i teraz w tym przypadku nogą ćwiczącą jest noga prawa, która powiedzmy, że ma ten gorszy zakres ruchomości. Ćwiczenie polega na tym, że powolutku pomagamy nogą lewą zgiąć nogę prawą, przyciągając w kierunku pośladków. Dociągamy tyle, na ile możemy, na ile nam pozwala stan mięśni i zakres ruchomości. Wytrzymujemy chwilkę i wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy 10 razy w dwóch seriach, zarówno na lewą, jak i prawą stronę. Alternatywą do poprzedniego ćwiczenia w leżeniu na brzuchu, poprawiającego zakres zgięcia stawów kolanowych, jest pozycja siedząca. Siedząc na skraju stołu, podwyższenia, ewentualnie krzesła w domu, próbujemy zgiąć kolano. Zakładamy nogę zdrową, znaczy nogę w tym przypadku ćwiczoną, czyli nogę prawą, za nogę przed nogą lewą. Delikatnie dociskamy nogę prawą w kierunku pośladków, przenosimy ruch do momentu, do którego nam pozwala zakres ruchomości i rozciągnięcie mięśni, i powolutku następnie wracamy do pozycji wyjściowej. Również powtarzamy dwie serie po 10 na każdą ze stron. Staramy się, aby plecy były proste, nie pochylamy się do przodu, stabilizujemy się rękami po bokach i powtarzamy. Teraz skupimy się na rozciąganiu tylnej strony uda i stawu kolanowego w pozycji leżącej. W tym ćwiczeniu poprawiamy elastyczność i rozciągliwość mięśni tylnej strony uda oraz nerwu kulszowego. Pozycja wyjściowa: leżymy na plecach, rączki wzdłuż tułowia, noga w tym przypadku lewa wyprostowana, noga prawa delikatnie zgięta w stawie kolanowym, oparta o ścianę. Następnie przechodzimy powoli do rozciągania poprzez prostowanie kolana i szorowanie piętą po ścianie. Delikatnie przechodzimy do granicy, do której wyraźnie czujemy rozciąganie pod kolanem. Wytrzymujemy w tej pozycji 20 do 30 sekund. Następnie rozluźniamy, zginamy kolano i powtarzamy około 10 razy, zarówno lewa, jak i prawa strona, maksymalnie w dwóch seriach. Dodatkowo przy rozciąganiu możemy zaakcentować ruch palców na siebie, czyli tak zwane zgięcie grzbietowe stopy. Wytrzymujemy również 20-30 sekund i dodatkowo stymulujemy przy tym ćwiczeniu nerw kulszowy. Kolejne ćwiczenie ma na celu poprawę krążenia kończyn dolnych. Pozycją wyjściową jest leżenie na plecach, kolana ugięte, biodra również. Powoli przyciągamy delikatnie kolana do brzucha, obydwa. Następnie prostujemy raz lewe, raz prawe kolano. Ćwiczenie polega na wzmacnianiu pompy mięśniowej kończyn dolnych. Naprzemiennie raz prawa, raz lewa noga. Około 10 razy lewa, jak i prawa strona w dwóch seriach.